Chodzi o to, żeby być Titanica pasażerem, a nie monsterem. Prawie 18 minut po pierwszej, czas na puls gospodarki. Justyna Golonko i jej gości. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I pan Witold Michałek, ekspert do spraw gospodarki BCC. Dzień dobry. Proszę Państwa, my zaczniemy od tematu ważnego dla osób, które zaciągają pożyczki, a ta liczba rośnie. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawą antylichwiarską, która ma uchronić Polaków przed często gigantycznymi kosztami tzw. chwilówek. O nich dziś porozmawiamy, czyli tzw. szybkich kredytów. I tak mówił na antenie radiowej Jedynki Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Posłuchajmy o zmianach, które są planowane. Nie można się godzić na to, aby Polacy byli w cudzysłowie grabieni przez rozmaite firmy. I nie jest też prawdą, że te podmioty, które chcą prowadzić tego rodzaju działalność na polskim rynku, czy banki, czy skoki, czy jakiekolwiek firmy pożyczkowe, będą pozbawione takich możliwości. Będą prowadzić, będą mogły dalej udzielać pożyczek, ale w ramach pewnej przyzwoitości. Znaczy nie może być tak, że koszty uzyskania takiego kredytu będą w skali roku liczone rzędem kilkuset procent, a są przypadki 1000%, bo coś pożycza kilkaset złotych, to ludzie biedni zresztą, nie mający, nie majętni, pożyczają pieniądze, potrzebują nagle na leki, na jakiś prezent komunijny, czy na święta właśnie, a potem spóźnią się jeden dzień zapłatą i wpadają w pętlę kredytową, już nie są w stanie wyjść, są niewolnikami, można powiedzieć, do końca swojego życia, muszą spłacać gigantycznie narastające odsetki. Tak mówił minister Zbigniew Ziobro na naszej antenie, a powiedzmy, jak to dziś wygląda, bo dziś obowiązująca ustawa przewiduje, że koszty te pozaodsetkowe, koszty kredytu nie mogą przekroczyć 25% kwoty kredytu plus 30% za każdy rok trwania umowy. No i ten nowy projekt, o którym będziemy mówić teraz, zmniejsza te pozaodsetkowe koszty do 10% kwoty kredytu plus 10% za każdy rok trwania umowy, czyli rzeczywiście są to duże te zmniejszenia. Pani profesor, czy pani zdaniem potrzebne są takie zmiany, ograniczenia tych kosztów? No, w ogóle ograniczenia mamy wcześniej jeszcze w systemie kredytowania w ogóle przez banki. Jest stopa lombardowa i przy kredytowaniu przez banki nie może być oprocentowanie kredytu wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej, czyli 10%. Więc jak widać chociażby po tym przepisie, że te ograniczenia są celowe. I jest taki program badawczy, który prowadzi pani profesor Branicka z Uniwersytetu Warszawskiego na temat właśnie chwilówek i obszar wykorzystywania niewiedzy ludzi i taka duża chęć zysku, która powoduje, że w gruncie rzeczy od początku wiadomo, że ludzie nie będą w stanie podołać tym obciążeniom, a jednak zmuszeni są zaciągać te kredyty. Z tego tutaj wymagane są regulacje, przynajmniej takie, żeby ludzie od początku wiedzieli, co im grozi na końcu. Niekiedy człowiek, który jest, no, nie ma dostatecznej wiedzy ekonomicznej, zaciągając tę chwilówkę, nie bardzo nawet potrafi sobie do końca policzyć, i jakie będą jego obciążenia. I to jest wykorzystywane, czyli to jest to, co, o czym pan profesor Szachaj pisze, kapitalizm drobnym drukiem. Gdzieś tam drobnym drukiem się coś napisze, czego większość ludzi nie zauważy i potem są dramaty. Dlatego istotne jest, żeby to była przede wszystkim przejrzystość i jasność. Do jakiego poziomu te obciążenia mogą być akceptowalne. Okazuje się, że problemem, dużym problemem mogą być te rodzaje zabezpieczeń przy tych pożyczkach, bo tutaj nie ma ograniczeń w naszych przepisach polskich i to wygląda tak, że udzielając pożyczki, ten udzielający pożyczki podmiot, on może nam przy takiej niewielkiej kwocie wprowadzić do umowy zastrzeż, na przykład w postaci naszej nieruchomości czy domu, a my możemy tego nie zauważyć, chociaż powinniśmy, ale to może być właśnie napisane tym takim drobnym druczkiem. Pani Moniko, to jest problem u nas w Polsce, że tego w przepisach nie ma. Jest oczywiście to problem i te regulacje, tutaj się też zgadzam, że są potrzebne, zwłaszcza, że jak tu zostało też powiedziane, do tego typu instytucji po te kredyty czy pożyczki idą osoby, które najczęściej w systemie bankowym są wykluczone, czyli
banki na podstawie badania przy udzielaniu pożyczki czy kredytu, takiej osobie nie udzielą tej pożyczki czy kredytu z tego względu, że po prostu ta osoba się nie kwalifikuje do tego, żeby tej pożyczki udzielić. No w związku z czym ta osoba już w tym momencie znajduje się w gorszej sytuacji. Teraz idąc właśnie do takiej instytucji, która też musimy rozdzielić tę sytuację tych instytucji, bo są takie, które są rzeczywiście uczciwe, ale jest całe grono takich, które rzeczywiście wykorzystują tę sytuację. Tak absolutnie nie mówimy, że wszystkie firmy pożyczkowe są nieuczciwe. Natomiast z drugiej strony te regulacje, które mają zostać wprowadzone, plus do tego jeszcze też minister Ziobro o tym mówił, sankcje karne, no powodują, że wśród tych firm pożyczkowych powstał teraz wielki rumor i mówią generalnie o tym, że na rynku zostanie ich już po wprowadzeniu tych wszystkich zmian bardzo niewiele. I tutaj trochę taka obawa jest, że te osoby, które nadal powiedzmy w systemie bankowym będą wykluczone, a znajdą się w sytuacji takiej, że będą potrzebowały tej pożyczki, jednocześnie tych instytucji nie będzie, utworzy się jakaś szara strefa, powstaną jakieś takie instytucje, które w ogóle znajdą się poza kontrolą i te osoby znowu mogą znaleźć się w jakiejś bardzo dramatycznej sytuacji. Panie Witoldzie, jak pan ocenia te planowane zmiany? Poprzednimi wypowiedziami, tylko wydaje mi się, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że próba zrównania stopy oprocentowania ze stopą oprocentowania przez banki jest bez sensu, dlatego że banki ponoszą mniejsze ryzyko, bo właśnie te ryzyka one odrzucają wnioski. W związku z czym za ryzyko trzeba zapłacić, prawda? W związku z czym rząd, dokonując pewne stopy procentowe, musi to uwzględnić, żeby to wyważyć jakoś rynkowo. Bo jeżeli przekroczy tę barierę, o której powiedział pani Kurtek, to rzeczywiście rynek się zaburzy, to wytworzy się wielka szara strefa niekontrolowana przez nikogo i ci biedni ludzie będą potem ścigani przez jakieś mafie, prawda, i tak dalej, i do tego też nie jest dopuścić. Znaczy, czy to rozsądek ze strony regulatora jest jak najbardziej wskazany. Czyli te opłaty i prowizje pobierane przy tych pożyczkach, one jednak powinny być pana zdaniem jednak wyższe? Niewątpliwie powinny być wyższe, ale w sposób taki rozsądny. Ale absolutnie muszą być wyższe, bo wyższy jest poziom ryzyka. Banki sprawdzają bardzo dokładnie zdolność kredytową kredytobiorcy. A tutaj w przypadku chwilówek i tych innych pożyczek takich pozabankowych bardzo często chodzi o to, że ten pożyczkobiorca od 1879 roku czego nie ma mowy, bo jak przeganiała takie, jakie charakteryzują banki, ale te długie procedury w banku, to sprawdzenie, to daje bankowi szansę, że bank dokładnie sprawdza kredytobiorcę i wobec tego ryzyko jest mniejsze. Ja się też zgadzałam absolutnie, że tutaj procentowanie w takich przypadkach wcale nie musi być wyższe. Coś za coś. Większe ryzyko ponosi udzielając pożyczki i w związku z tym kwota oprocentowania musi być większa. Ja mówiłam o tym zestawie, bo to też jest bardzo ważny problem i w tych przepisach planowanych, proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, one tego też dotyczą, bo ministerstwo chce ustalić dopuszczalną wartość zestawu przy określonej wysokości pożyczek i zgodnie z tymi nowymi przepisami w przypadku pożyczek prywatnych udzielanych różnie, czy nieraz jakoś tak pokątnie na podstawie umów cywilnoprawnych, zastaw nie będzie mógł przewyższać więcej niż o połowę wartości pożyczki wraz z kosztami ubocznymi. To może właśnie uchronić te biedniejsze osoby, mniej zamożne, przed utratą nieruchomości, przed utratą swojego majątku. Pani profesor, jak pani ocenia ten przepis? Tak, ja uważam, że takie zabezpieczenia są potrzebne, ale istotne jest też, żeby ta osoba, która zaciąga pobiera pożyczkę, żeby ona o tym wiedziała wcześniej, bo niekiedy nawet te zabezpieczenia dla niektórych osób, te kwoty, te stawki, te stopy mogą się okazać za wysokie. I istotne jest, co zresztą Unia Europejska nam to narzuca, żeby zaciągający pożyczkę wiedział, jaki będzie efekt końcowy, czyli w krótkim czasie raporty żona nieodpłatnie, tyle że oczywiście w języku niemieckim, co jednak w przypadku danych liczbowych nie stanowi wielkiego problemu. To, o czym teraz mówimy, ta dyskusja pokazuje, jak ważny to jest problem, ten dostęp do informacji dla całej gospodarki, dla nauki. Także, proszę Państwa, przechodzimy do następnego tematu. Do tego tematu jeszcze wrócimy pewnie nie raz, skoro za pół roku ma być wypowiedź komisji. Mamy nadzieję, że będzie wcześniej. Trwają prace nad uszczelnieniem systemu zatrudnienia obcokrajowców w naszym kraju. Tak, dziś obowiązuje w Polsce uproszczony system zatrudniania na przykład Ukraińców. I to dzisiaj wygląda tak, że trzeba mieć
oświadczenie, że się zatrudnia. Jeżeli zatrudniamy na pół roku, to mamy oświadczenie, że... Syna zamordowanego podczas zamachu terrorystycznego w Berlinie polskiego kierowcy Łukasza Kubana. W nieco ponad dobę na koncie zebrało się już ponad 81 tysięcy funtów, wpłaconych przez ponad 5 tysięcy osób. Z Londynu Grzegorz Drymer. Zbiórkę zainicjował brytyjski kierowca tirów Dave Duncan, który wyjaśnia we wpisie na stronie GoFundMe. Już nieznanemu Łukasza historia jego przedwczesnego odejścia wstrząsnęła mną i oburzyła. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak w ten straszny czas czuje się jego rodzina. Więc jako również kierowca postanowiłem zwrócić się do społeczności tirowców i dalej, aby choć trochę pomóc. Ludzie oferują sumy od 5 do 50 funtów. Pieniądze wpływają nieustannie z minuty na minutę. Na stronie zbiórki pojawiają się też liczne wpisy, przeważnie pozytywne, ale jest i sporo wyrażających wątpliwość, czy te pieniądze rzeczywiście trafią do wdowy. Autorami tych negatywnych wpisów są w większości Polacy. Dave Duncan był już w kontakcie z kierownikiem transportu firmy przewozowej, w której pracował Łukasz Urban, by spytać o sposób przekazania zebranej sumy. Również strona GoFundMe, największy tego rodzaju portal zbiórek funduszy na świecie, zapewnia, że sponsor nie może po prostu przywłaszczyć sobie pieniędzy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nie tylko niemieckie, ale też amerykańskie służby specjalne interesowały się w przeszłości Anisem Amrim, Tunezyjczykiem podejrzewanym o dokonanie poniedziałkowego zamachu w Berlinie. Mężczyzna wciąż pozostaje na wolności, jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Z Berlina Wojciech Szymański. Amerykański dziennik New York Times podał, że Tunezyjczyk był na liście osób objętych zakazem wstępu na pokład samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna miał bowiem szukać w internecie instrukcji budowy bomb, a także kontaktować się z przedstawicielami tzw. państwa islamskiego. W ten sposób ściągnął na siebie uwagę amerykańskich służb. 24-letni Anis Amri poszukiwany jest w Niemczech i Europie. Za pomoc w jego ujęciu wyznaczono 100 tysięcy euro nagrody. Tymczasem w samym Berlinie życie wraca do normy. Dziś ponownie otwarto jarmark bożonarodzeniowy, na którym doszło do ataku. Został on jednak otoczony betonowymi zaporami, które mają uniemożliwić wjazd większych samochodów. W poniedziałkowym zamachu zginęło 12 osób, a prawie 50 zostało rannych. Jedna z ofiar śmiertelnych to polski kierowca ciężarówki, którego pojazd wykorzystano do ataku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Niemieckie media podają tymczasem, że w kabinie polskiej ciężarówki znaleziono odciski palców Anisa Amriego. Tym samym śledczy mają coraz mocniejsze dowody na to, że to właśnie Tunezyjczyk przeprowadził zamach. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, Krystian Markiewicz, sugeruje, że może nie respektować wyroków Trybunału Konstytucyjnego pod nową władzą. Mówi, że będzie to zależało od indywidualnej oceny okoliczności rozpatrywanej sprawy. Dodaje, że sytuacja prawna naszego kraju wymaga pogłębionej analizy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro straszy i mówi o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Ksenia Maćczak. Stowarzyszenie Justitia, które zrzesza 1/3 polskich sędziów, chce w sprawie respektowania wyroków podjąć stosowną uchwałę. To dlatego, że jak mówi prezes stowarzyszenia Krystian Markiewicz... Jako sędzia, jako prawnik nie mogę nad tym przejść od tak do porządku dziennego, że ustawą zmienia się skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Państwo prawo polega na tym, że respektuje się orzeczenia i sądów, i Trybunału. Dlatego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w sygnałach dnia już zapowiedział. Sędziom, którzy nie będą respektować wyroków, grożą konsekwencje. Odpowiedzialność dyscyplinarna, konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Ale co do tego, że prawo musi być przestrzegane, prezes Krystian Markiewicz wątpliwości nie ma. Zgadzam się z panem ministrem Ziobro, że sędziowie muszą przestrzegać prawa, no problem polega na tym, że to prawo jest różnie pojmowane przez wielu prawników. Dlatego sędziowie 30 stycznia chcą się spotkać, by porozmawiać o sytuacji prawnej naszego kraju. Organizatorem tego spotkania ma być Krajowa Rada Sądownictwa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nowatorski przeszczep dłoni we Wrocławiu. Tamtejsi chirurdzy zrekonstruowali rękę człowieka, który tej ręki nigdy nie miał. Taki prezent świąteczny pacjentowi szpitala we Wrocławiu sprawił dr Adam Domanasiewicz. Chirurg przeszczepił 32-latkowi dłoń od nieżyjącego dawcy. To pierwsza taka operacja na świecie, tłumaczy lekarz. Do tej pory uważano, że przeszczepy w wadach wrodzonych mogą być niewykonywalne z tego powodu, że w mózgu nie będzie reprezentacji korowej, która będzie zawiadywała przeszczepioną kończyną, czyli będzie to tak zwana żywa proteza. To, co zrobiliśmy, jest pierwszym krokiem do obalenia tej tezy i otwiera zupełnie nowe możliwości dla setek tysięcy ludzi. Od operacji minęło kilkanaście dni, a pacjent czuje się bardzo dobrze. Pierwszy raz poruszył palcami kilka minut po wybudzeniu. Ta operacja to przykład świetnie działającego zespołu, mówił dziś dyrektor szpitala Piotr Podrotyn. Krótki czas
naszej współpracy z doktorem Domanasiewiczem, ale bardzo treściwie, jeżeli chodzi o ilość rzeczy, które robimy wspólnie, pozwala na to, żeby się po prostu talenty wokół nas rozwijały w dobrze pojętym interesie pacjentów. Doktor Adam Domanasiewicz od roku współpracuje z wrocławskim szpitalem klinicznym. Pracę podjął po tym, jak został zwolniony z placówki w Trzebnicy. Materiał przygotowała Dorota Czubaj z Polskiego Radia Wrocław. Prognoza pogody. Noc w Polsce umiarkowanie pogodna. Z północnego zachodu ku centrum przemieszczać się będzie strefa opadów. Początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem, przejściowo deszczu marznącego powodującego kołoleć, przechodzącego w deszcz. Opady marznące występować będą w pasie od Pomorza Gdańskiego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Najzimniej dziś w nocy na Roztoczu minus 7, na przeważającym obszarze kraju od minus 5 do minus 2, najcieplej na północnym zachodzie plus 2. Wiatr będzie słaby, nad samym morzem umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po drugiej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dobry wieczór, Michał Majewski. Jest ze mną dzisiaj dziennikarz Tomasz Sekielski. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór, witam Państwa. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprawie Rywina. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest jedna z takich najważniejszych historii, która rozegrała się w III RP, jeśli idzie o konsekwencje tej sprawy. To była tak naprawdę początkiem upadku postkomunistów. Powstania popisu, wykreowania nowych postaci w polityce. Wzmocnienia telewizji niezależnej od rządu. To prawda, bo telewizja publiczna starała się bagatelizować tę sprawę, natomiast bardzo mocno wyrósł na tym TVN. Ty to relacjonowałeś wtedy w TVN. Tak. Prawda? Tak, to był dla mnie dziennikarsko bardzo też ważny moment, ponieważ to była sprawa, którą żyła cała Polska. Te pierwsze posiedzenia Komisji Śledczej, gdy był przesłuchiwany Michnik, Kwiatkowski, Czarzasty, to miały milionowe oglądalności. Znaczy, ludzie tym żyli. Polska rzeczywiście zamierała na chwilę i obserwowała, jak się robi parówki, czyli jak się robi politykę. A wiesz co, a dlaczego się tak stało? Bo na początku politycy troszeczkę lekceważyli tę sprawę. Gwiazdami tej komisji byli Jan Rokita, Tomasz Nałęcz, Zbigniew Ziobro. To były takie trzy wybijające się postacie. Ale dlaczego się stało, że była popularna? Nie, ona została na początku trochę zlekceważona. Przypominam sobie, że coś z tego wyjdzie. Może coś z tego wyjdzie, prawda? Ja pamiętam, robiłem jeszcze materiały, jeszcze nie było wiadomo, czy w ogóle będzie komisja śledcza i robiłem takie materiały, wiesz, do faktów o tym, że w Stanach Zjednoczonych takim tematem zajęła się komisja śledcza. Taką sprawą, że przychodzi ktoś i mówi, że ustawa zostanie przyjęta w zamian za łapówkę i że to już jest historia, która w Stanach Zjednoczonych absolutnie byłaby zbadana przez stałą śledczą komisję kongresu. I pamiętam, chodziłem właśnie z taką sondą od polityka do polityka z pytaniem, czy nie należy powołać komisji śledczej. No i tak wszyscy kręcili głową i mówili właściwie, dlaczego nie. I pamiętam, wiesz, media to podchwyciły też, ten pomysł powołania komisji śledczej. Chyba nikt do końca sobie nie zdawał sprawy z tego, jak dużą siłę rażenia będzie miała ta komisja śledcza. Tak mi się wydaje, sami politycy jej nie mieli. Dlatego SLD się zgodziło na tą komisję śledczą. I Miller zawsze mówi, że to był największy jego układ polityczny, że pozwolił na to. On nie miał kontroli po prostu w pewnym momencie nad tą komisją. Dzięki temu, że Tomasz Nałęcz zachował się mocno niezależnie. Początkowo, pamiętam, wszyscy się obawiali, czy on w ogóle sobie poradzi z prowadzeniem tej sprawy. Wytykano mu nieznajomość procedur postępowania karnego, więc tutaj było wiele wątpliwości, łącznie z tym, że no, on politycznie był zależny od lewicy. Był i dość szybko przeciwstawił się tej twardej SLD-owskiej opcji, czyli tej, która była wokół Millera i starą przeciwko nim, prawda? Tak, myślę, że dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzę, wtedy nie miałem takiego oglądu sytuacji, ale dzisiaj, jak sobie myślę o tej sprawie, to on miał parasol ochronny ze strony kancelarii prezydenta. Kwaśniewskiego? Tak, prezydenta Kwaśniewskiego, bo przypomnę, o ile w kwestiach przesłuchania premiera, tych wszystkich ministrów gdzieś tam zamieszanych, był za i był bardzo zdecydowany. Atakował Jakubowską, Czarzastego. Był bardzo taki ostry i był właściwie równo szedł z Rokitą i z Ziobrą, jeśli chodzi o
dociekliwość, to w przypadku prezydenta Kwaśniewskiego Tomasz Nałęcz zachowywał daleko idącą ostrożność, uważał, że nie ma sensu przesłuchiwać. Nie przewidział tego, czyli nie przewidział tego Leszek Miller. Dla samego Kwaśniewskiego ta historia też dobrze się nie skończyła. Przypominam ci, że on tam w kilku momentach został przyłapany na różnych kłamstewkach związanych z tą historią. No, tak było, bo prezydent twierdził, że w ogóle dowiedział się właściwie o niej z mediów, po czym wypłynęło, że i Rywin dał mu karteczkę. Oczywiście, na brakową latem dostał. Tak, na korcie tenisowym, w dziwnych okolicznościach Rywin. Dlaczego do prezydenta, prawda? Idzie. Chciał się... Chciał zyskać moim zdaniem ochronę, znaczy wiedział, że już ma przerąbane, przepraszam za kolokwializm, u Leszka Millera, bo już było po konfrontacji, więc idzie do prezydenta Kwaśniewskiego i próbuje moim zdaniem załatwić sobie jakąś ochronę. Wyciągał pamiętą kartkę i daje prezydentowi, prezydent ją czyta w mailu. Ale co więcej, Rzecznik też rozmawia z prezydentem Kwaśniewskim i uważam, że to, że nie przesłuchano Aleksandra Kwaśniewskiego, to była porażka, znaczy, bo Aleksander Kwaśniewski i jego ministrowie od pewnego przynajmniej momentu byli graczami w tej sprawie, bo to do nich przychodziły osoby tego dramatu, tak to nazwijmy, oczywiście, z wyjaśnieniami, z tłumaczeniem się, czy też z prośbami. I myślę, że to był błąd. Że ludzie prezydenta też chodzili w tej sprawie do Agory, mówiły o ustawie medialnej. Pamiętam takie wizyty na przykład Dariusza Szymczychy u ludzi Agory w sprawie tego, jak ma wyglądać ta ustawa. Wiesz, myślę, że też z dzisiejszej perspektywy, kiedy widzimy trochę szerzej pewne rzeczy, które działy się później, to myślę, że afera Rywina też była początkiem końca tej szorstkiej przyjaźni Kwaśniewski-Miller, że to było ten podział na duży i mały pałac wtedy nastąpił i choć jeszcze wtedy tego, może jako dziennikarze nie rejestrowaliśmy w pełni, to jednak jest moim zdaniem ten początkowy moment, kiedy ta gra Kwaśniewski kontra Miller się rozpoczyna na dobre i później przy aferze Orlenu ona ma apogeum. Zdecydowanie, to był początek rozpadu. To jeszcze jedna historia a propos niedoceniania tej historii na samym początku. Ja pamiętam, że otoczenie Tuska zastanawiało się, kogo wysłać do tej komisji i to był już taki czas w Platformie, kiedy powoli dystansował się od kierownictwa partii Maciej Płażyński. Zmuszono, że może warto tam posłać tego Rokitę. Jest co prawda trochę autystyczny. Trochę. Nie wiadomo, czy sobie da z tym wszystkim radę. I to była wtedy partia Platforma pod koniec 2002 roku, która miała poparcie kilkuprocentowe i po kilku miesiącach przed wakacjami 2003 roku, bo to już miała kilkudziesięcioprocentowe poparcie, on był wielką gwiazdą, prawda? Powiem ci, jak pierwszy raz zobaczyłem Jana Rokitę w tej sali kolumnowej, gdzie odbywało się, znaczy kiedy już odbywały się w sali kolumnowej posiedzenia, bo początkowo tam próbowano wcisnąć do takiej małej sali w Starym Domu Poselskim. Tą komisję, a później przeniesiono ją do sali kolumnowej. Bardzo dobrze, bo to było olbrzymim zainteresowaniem. Cieszyły się posiedzenie każde posiedzenie tej komisji. Jak pierwszy raz zobaczyłem Jana Rokitę, który obierał sobie cytrynkę, bo nie wiem, czy w Zaborze się miał taki zwyczaj, siadał, asystent przynosił mu herbatę i cytrynę i on obierał ją ze skórki. Pawłowski, tak? Tak, Łukasz Pawłowski, czyli młody Rokita. Mały Rokita. Mały Rokita. I on obierał. I tak patrzyłem, mówię, co ten człowiek robi w ogóle? To się nie uda. To się nie uda. Ale rzeczywiście jego umysł analityczny i kojarzenie faktów bardzo mu pomogły. No to jest błyskotliwy człowiek, który potrafi zadać pytanie w punkt i jego na przykład potyczki, bo to właściwie były potyczki z Robertem Kwiatkowskim, z Włodzimierzem Czarzastym. Czy zadałem Michnikiem? To myślę, że wciąż, gdybyśmy to dzisiaj włączyli, to sobie obejrzeli, to wciąż byłaby olbrzymia dramaturgia i to napięcie, które Rokita potrafił zbudować swoją elokwencją, ale też błyskotliwością. To prawda. Wiesz co, pytanie, czy taka historia rozbłysłaby w tak duży sposób bez telewizji, w czasach przedtelewizyjnych, kiedy nie było jeszcze TVN-u 24. Nie było telewizji informacyjnej, która by relacjonowała na bieżąco, pokazywała ludziom, wiesz, jak się robi politykę, jak się załatwia interesy w kraju. Myślę, że to niewątpliwie pomogło to, że media elektroniczne były silniejsze niż na przykład przy sprawie Olina, gdzie istniała telewizja publiczna i poza telewizją publiczną raczkował Polsat. Więc to, że te media już były silniejsze... Młotek, tu chodzi o młotek. Było ich więcej. Też więcej konstytucyjny i myślę, że każdy prawnik się musi zastanowić. Dramat jest. Żeby taka dyskusja została przeprowadzona. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Konsekwencje związane z... Nie,
nieprzestrzeganiem przepisów prawa, które jasno mówią, że są i też poszczególni sędziowie są zobowiązani stosować się do obowiązującego w Polsce prawa. To jest temat, o którym pisała dzisiaj nasza gazeta, jeszcze w wypowiedzi dla mojej gazety. Andrzej Coll, były szef Trybunału Konstytucyjnego, powiedział coś takiego: sądy mogą stosować bezpośrednio ustawę zasadniczą. Taką możliwość dopuszcza jej artykuł 8. To rządzący przerzucili na sądownictwo powszechne ciężar stania na straży zasad i wartości wpisanych w Konstytucji, mówi profesor Coll. No, nie wszyscy prawnicy oczywiście podzielają to zdanie, ale chciałem zapytać panów, czy to oznacza, że jakby ten spór o Trybunał będzie dalej trwał? Czy na pewno będzie trwał? Zakończył się pewien etap, gdzie polem starcia było przede wszystkim to, co jest wewnątrz Trybunału. W tej chwili prawdopodobnie, biorąc pod uwagę wypowiedzi różnych osób, walka na niwie prawnej przeniesie się na grunt sądownictwa powszechnego. Poza tym oczywiście cały czas politycy opozycji będą odwoływali się do kasusu Trybunału. Jak sądzę, wcześniej czy później ten spór zatem wtopi się w szeroki konflikt obozu władzy z olbrzymią częścią wymiaru sprawiedliwości, bo to, że wcześniej czy później do takiego starcia dojdzie, jest zupełnie jasne. Prawo i Sprawiedliwość, kiedy nie było jeszcze Prawem i Sprawiedliwością, w olbrzymim stopniu koncentrowało swoją uwagę na perspektywie rewolucyjnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Pan redaktor Zaremba, pana zdaniem to oznacza faktycznie w tej chwili, że front przenosi się na zupełnie inne pole? No, w tym sensie, że jak rozumiem, pojawiła się sugestia, że sądy będą kwestionowały orzeczenia Trybunału, bo nie uznają jego składu jako legalnego, no bo tak chyba to należy zrozumieć, bo to miało być tak na tej zasadzie, że jest jakaś inna większość i w związku z tym, że jakby zmieniamy stosunek do Trybunału, no to byłoby to zupełnie absurdalne, bo do tej pory cały czas nam bijano do głowy, że Trybunał jest pewną świętością, prawda? I to raczej rząd sprawia wrażenie kogoś, kto stara się utrudnić Trybunałowi, że tak powiem, wydawanie wyroków i nie uznało do końca, że te wyroki są wiążące, a teraz rząd będzie starszy wiążącego charakteru wyroków, a z kolei będzie nam się mówiło, że te wyroki niekoniecznie są wiążące. No, to jest oczywiście dość gorszący spór, niezależnie od tego, jaki się motyw poda, prawda? Nawet ten motyw formalny. Oczywiście niezależność swoje zdanie na temat tego, Trybunał orzekał w pełnym składzie, żeby nie było tych małych składów trzyosobowych. No, teraz, kiedy ma własnego prezesa, można powiedzieć, też role się zmieniają, no bo właśnie ta pani prezes jest dysponentem tych trójek, piątek. Ona może jest jakoś tam, piątek, ale okej. No ale to już jakby już wartością przestaje być dla PiSu z kolei ten pełen skład, bo ten pełen skład to pozwalał jakby istnieć w ramach pewnego pluralistycznego składu całego Trybunału. A teraz jakby tu prezes jest kluczem. I rzeczywiście to zmienia zasadniczą. Prezes decyduje o tym właśnie, czy jak stosować te przepisy, prawda? No, rozumiem, że PiS nie uznała części czy całości tych ustaw kolejnych o Trybunale. Tutaj jest oczywiście całkowita rewolucja. Natomiast jeżeli to miałoby polegać na tym, że teraz z kolei samorządy, nie wiem, właśnie sędziowie, politycy opozycji nagle uznają, że Trybunał nie istnieje, bo ktoś tam tu takie sprawowania, chyba nawet dużo, że już właśnie nie ma Trybunału Konstytucyjnego, prawda? No to jest z kolei oczywiście jakaś rewolucja, bo nie ma nic stałego, to znaczy nie ma, walka nie jest, że się uzbrojowała trochę to jest dziwne. Zmieniłem 180 stopni, profesor, bo przecież to pierwsze rozwiązanie, to oprócz tego, co mówił Piotr, tak? To zakładało po pierwsze rozpatrywanie spraw zgodnie z kolejnością, no i podejmowanie orzeczeń większością kwalifikowaną, 2/3 głosów chyba, tak? A w tej chwili wróciliśmy do rozwiązania, które działało rok temu.
Czy generalnie Prawo i Sprawiedliwość było nieprzygotowane do tego konfliktu? Tak, pokolenia się wydały. A to, że on się pojawi, było jasne od słynnego czerwca 2015 roku, kiedy dokonano zmiany składu w politycznie specyficznym momencie. I można odnieść wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość improwizowało przez tyle miesięcy, próbując elastycznie reagować na kolejne kryzysy z tym związane. Stąd nie dziwią sytuacje rzeczywiście sprawiające wrażenie zaprzeczania swoim wcześniejszym decyzjom. Było jasne od czerwca roku 2015, że ten spór nie skończy się na niebie prawnym. Że jego rozwiązanie może być tylko rozwiązaniem politycznym, to znaczy albo narzuceniem swojej woli politycznej przez jedną ze stron, no, albo wynegocjowaniem kompromisu. Cały świat, proszę Państwa, jak ten Titanic tonie, a ludzie tego nie widzą. I niektórzy są tak chciwi, że po kilka schowków ma na tym piętrze, a Janek mówił, że będzie leciał pod Szembeka tego roku. Meblami trząsie pierdolę. Zaczynał pełnić nie woda niby, nie, ale z różnego powodu. Nie, myślę, że ten moment, w którym doszło do spotkania i to słynne światełko w tunelu, opozycyjnych, natomiast światełkiem pociągu koncernowego. Tak. Natomiast rywalizacja między głównymi podmiotami opozycji spowodowała, że nikt nie był skłonny być pierwszym, który powie, że idziemy na kompromis, bo w tej chwili otrzymamy dużo więcej. A w sytuacji, w której notowania sondażowe PiSu nie spadły przez ten rok, partia ta poczuła się na tyle silna, że mogła teraz nie posuwać się niemal w ogóle do tyłu. Ja zapytam, tak przekornie jeszcze trochę, bo jak sprawdza się, kiedy wygasają kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z tego co pamiętam, 3 albo 4 sędziom wygasają w grudniu albo w listopadzie 2019 roku, czyli po wyborach. Czy panowie myślicie, że dojdzie do powtórki sytuacji z roku 2015, że PiS będzie chciał sobie zapewnić wpływ na wybór sędziów? On w tej chwili, kiedy podważał sędziów Platformy, no to jakby tłumaczył to tym, że decyzja była podejmowana szybko, że tam były niezgodności między regulaminem a ustawą. Tego dotyczyły te uchwały tak zwane konwalidacyjne, ale czy spodziewacie się takiego odwrócenia ról? No, wydawałoby się, że tak już nie powinno. To znaczy, że jeżeli ktoś raz coś mówi i używa samego argumentu, no to potem nie narusza tych samych zasad. Ja zresztą uważam, że PiS ma rację merytorycznie, krytykując sposób, w jaki wybrano tych 5 sędziów. Tam oczywiście jest różnica między 3 a 2, ale no to jest różnica tak naprawdę wynikająca z momentu, w którym Sejm następny ruszył. Więc jeżeli się kwestionuje taki pomysł, że się dokonuje skoku na Trybunał tuż przed wyborami, to nie powtarza się potem tego we własnym wykonaniu. Ale oczywiście nie mogę traktować na 100%, bo tu się bardzo wiele zmienia. No, PiS rzeczywiście przez ostatnie miesiące walczył o pewien kształt ustrojowy Trybunału, który mnie się osobiście przynajmniej w wielu rozwiązaniach podobał. I koncepcja. Na przykład ta kwalifikowana większość, to jednak pozwala na uzyskanie szerszego konsensusu. Na przykład no, właśnie to, że nie orzekają małe składy, tylko całość, no to jest jednak, są za ważne decyzje, żeby je powierzać arbitralnie wybranym poszczególnym pasja, że tak powiem, w reformowaniu Trybunału się znacznie zmniejszyła, prawda? I to mi się mniej podoba, no bo w tym momencie z kolei pewne rozwiązania, które oni lansowali, będą działały na rzecz mniejszości platformerskiej, umownić na mniejszość platformerską. Taka instrumentalność jest jednak trochę znaczy nie, ona nie buduje dobrego państwa. No z drugiej strony oczywiście arbitralność z kolei Andrzeja Rzepińskiego, który uważał się na całkowicie niezwiązanego przez ustawy, też oczywiście była czymś gorszącym. To znaczy nie może być tak, że jest jedna jedyna wizja Trybunału obowiązująca, bo konstytucja tego wyraźnie nie opisuje, a każda inna jest naruszeniem konstytucji, prawda? W oparciu o przepis o demokratycznym państwie prawnym. To jest absurd. Więc jakby obie strony tutaj, mówiąc szczerze, grały znaczonymi kartami. Zadanie pana profesora, może być taki zwrot? No. Oczywiście jeszcze dopytam o jedną rzecz od razu. Czy panowie macie, czy widzicie szansę, że nie wiem, Trybunał wróci do swojej roli, tak? No bo mieliśmy teraz sytuację, gdzie był bardzo ostro kwestionowany raz z jednej, raz z drugiej strony. Czy jest szansa na to, że że jakby ten autorytet zostanie jakoś tam w ciągu jakiegoś przewidywalnego czasu odbudowany, czy nie? Czy to już jest po prostu taka instytucja wpisana w polityczny krajobraz takiej polityki łupów? Więc banalnie powiem, że nie wiadomo, choćby dlatego, że jeśli PiS będzie miał wyraźną przewagę w sondażach przed kolejnymi wyborami,
to myślę, że nikt już nie będzie miał głowy do dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ będziemy w ogniu debaty konstytucyjnej. Prawo i Sprawiedliwość wtedy pokusi się o próbę przedstawienia alternatywnego projektu konstytucji, zapewne z zupełnie innymi regulacjami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast sama rola Trybunału nie sądzę, żeby była do odbudowania. Jednak obecny konflikt socjopolityczny w Polsce jest wielopoziomowy, bardzo silnie zakorzeniony także w społeczeństwie. Poziom wzajemnej nieufności też bardzo, bardzo duży. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle sądownictwo konstytucyjne, czy sądownictwo nie tylko w Polsce, no w dobie globalizacji, pewnego kryzysu demokracji jest podobnie krytyki. No, słowacka rozmowa o sądownictwie konstytucyjnym amerykańskie spory obsadę Sądu Najwyższego. Chciałem zapytać pana redaktora Zarembek, czy Trybunał pod prezesurą Julii Przyłębskiej będzie a ten taki, co tam na schodach stał dzisiaj, tak to się nazywa Zbyszek. Czy będzie jakby świadectwem tego, że Polska jest podzielona bardzo rozkazem? No to będzie postrzegany jako trybunał przejęty przez jakieś ugrupowanie, choć dworców sprzątał. Jakby z tego typu werdyktem będzie postrzegany. To jest, ja bym z tym werdyktem ostrożny, bo mam wrażenie, że można powiedzieć, że z poprzednia siły polityczne, które wcześniej były przy władzy, no też dużo robiły, z kolei żeby zachować kontrolę nad Trybunałem, więc to jest jakby pewna symetria, ale no, na pewno to będzie takie, będzie ten trybunał traktowany jako coś, co właśnie no, z urzędu sprzyja rządowi. No i pytanie teraz o jego orzeczenia, no tak naprawdę to będzie sprawdziane. No, jeśli ten trybunał nigdy tak naprawdę w Polsce nie znaczy nigdy, no pewnie by się jakieś pojedyncze przypadki zdarzyły, ale ja nie przypominam sobie takich sytuacji, że trybunał jakoś, w sposób jakiś fundamentalny stanął na drodze, który jest ekip rządowych. To pokaleczy się. Nie, no parę orzeczeń bardzo tak, ale parę orzeczeń kłopotliwych dla kolejnej kompanii, natomiast to oczywiście nie było może werdykty na skalę tego, co sąd najwyższy na przykład USA czasami potrafi zrobić z ustrojem i związanych z polityką państwa, prawda? Były dość drażniące orzeczenia, natomiast niekoniecznie to takie fundamentalne, więc w tym sensie no, nie oczekuję jakiejś rewolucji, ale oczywiście no, jeśli byłoby miło, gdyby ci sędziowie z nowego rozdania okazali, rozumiem, że szybciej tę kontrolę przejęli. Jest pytanie, dlaczego sędzia Wróbel się usunął i różne tutaj krążą plotki, łącznie z obawą przed oświadczeniem majątkowym, ale no, niezależnie od tego, jak to się stało... Z niejawnością oświadczenia, no tak, że oświadczenie to będzie taką składa, prawda? Tak, właśnie ja nie są tylko plotki, ja nie wiem, to jest prawda, natomiast no, dość to tajemnicza sytuacja. Ja może nie chciał już tym uczestniczyć po prostu w ogóle w tej szamotaninie w Trybunale. No tak czy inaczej ten nowy Trybunał ma szansę, że tak powiem, w jednych, dwóch sprawach, nawet może nie kluczowych, wykazać się swoją niezależnością. To zapytam panu KRM, czyli Komitet Ekonomiczny Rządu podjął strategiczną decyzję, czyli przyjął koncepcję premiera Morawieckiego co do dalszych losów OFE. OFE ma być podzielone, część 25% aktywów trafi do Funduszu Rezerwy Demograficznej, który jest przy ZUS-ie. Ich wartość będzie zapisana na kontach, na subkontach ubezpieczonych, a reszta te aktywa zostaną przelane na indywidualne konta emerytalne. I czy panowie, poprzednio jak była odsłona OFE, mieliśmy bardzo ostry spór, łącznie z wnioskami do Trybunału, Trybunał sprawy rozpatrywał. Czy panowie się powtarzacie, czy panowie podejrzewacie, że będziemy mieli wtedy w tej chwili powtórkę z rozrywki? Czy ja myślę, że tak, dlatego, że o ile Platforma odważyła się wówczas na ograniczenie OFE. Mówię odważyła, ponieważ jako partia popierana przez olbrzymią część kręgów finansowych, przedsiębiorców i tak dalej, dużo ryzykowała i zapłaciła za to cenę powstania nowoczesnej. Tak, w różnym stopniu powstała na kanwie buntu przeciwko likwidacji OFE. Będzie to, zwłaszcza dla środowiska nowoczesnej, bardzo wygodny temat, żeby mobilizować pokolenie 30 i 40-latków, którzy uwierzyli w iluzję OFE. Natomiast warto zauważyć, że Polska idzie w momencie drogą tych państw, którym narzucono OFE, bo chyba tak to z perspektywy czasu należy oceniać. Były to wyłącznie państwa Ameryki Łacińskiej oraz państwa naszej części Europy. W naszej części Europy nic z OFE nie zrobili chyba
tylko Bułgarzy. Wszystkie inne kraje podjęły umowy ograniczające to w Ameryce Południowej, w Argentynie, w ogóle zlikwidowały tego typu absurdalne systemy, a Chile ma olbrzymie problemy z niewydolnością tego systemu, przecież 3/4 emerytów nie osiąga nawet minimalnego poziomu emerytury i trzeba dopłacać do tego z budżetu państwa, więc dobrze, że rząd robi to dalej, choć mnie zastanawia, że nie jest to pełna likwidacja do końca. No pełna chyba by była zbyt kosztowna po prostu. Czy by politycznie, tak czy nie tak, ona będzie kosztowna dla rządu, więc skoro i tak ponosi, będzie ponosił polityczne koszty, to być może powinien pójść do końca. Pełna likwidacja to oznacza tak naprawdę przejęcie kontroli także nad wartymi 120 miliardów złotych chyba akcjami polskich firm, tak? Bo myślę, że to jest to miejsce, w którym stanął wicepremier Morawiecki, to znaczy nie chce przejść przez ten Rubikon, żeby to państwo z powrotem stało się właścicielem tych akcji zgromadzonych w OFE, bo boi się jakichś skutków na rynku finansowym i nie wiem. No. Skutki na rynku finansowym i tak będą, już to warto zwrócić uwagę, że tym krajem, który teraz właśnie dyskutuje o tym, żeby wprowadzić u siebie OFE, jest Ukraina, co można pozostawić bez komentarzy. Biedny. A redaktor Zaręba, no, sądzi coś? Ja mogę zrozumieć ludzi, którzy uznają taką decyzję, podobnie jak tą poprzednią decyzję dotyczącą OFE, czyli decyzję poprzedniej ekipy, prawda, platformy za arbitralną. Mogę zrozumieć w sensie psychologicznym, natomiast i z tego punktu widzenia oczywiście no, można powiedzieć, że Trybunał Rady uznał, że się nie przeciwstawi większości rządowej. Ten obecny pewnie też w tym nowym składzie prawicowym. To były bardzo ważne argumenty dotyczące po prostu stabilności finansów państwa. A tak, jasne, ale ja chcę być co innego. No, sama reforma też była dość arbitra. Z tego punktu widzenia, jeżeli przechodzę przejść z gruntu przewidywania, co się stanie na grunt mojej prywatnej opinii, no to ja jakby nie będę specjalnie lamentował nad losem OFE, bo sama konstrukcja taka arbitralna, prawda, że teraz odkręcanie no musi być równie arbitralne i to jest coś, co mnie nie bulwersuje, więc ja akurat nie będę płakał po tym, że Trybunał Konstytucyjny tego nie zakwestionuje. Natomiast w innych sferach, no to ja już jestem ciekaw, czy w sferze szeroko rozumianych praw obywatelskich, czy no mamy zaskarżoną ustawę o prokuraturze na przykład, tak, przez rzecznika praw obywatelskich. No tak, to znowu jest problem, gdzie tu się kończy ocena polityczna, zaczyna ocena taka ściśle prawna. To znaczy ja nie myślę akurat o tego typu sporach, no bo jest, ja byłem zawsze zwolennikiem prokuratury podporządkowanej rządowi. Oczywiście być może tam chodzi o konkretne przepisy, tak, które są dosyć bulwersujące. Myślę, że nie chodzi o sam model, jasne, bo model jasne, jakby jest dyskusja, znaczy no tak. Model jest alternatywny, tak? No może być niezależny albo właśnie jasne, rządowy. Myślę, że chodzi o konkretne przepisy, które są zbyt, znaczy zdaniem... Dające prawo ingerencji ministrowi, czyli... ingerencji. I tu jest problem oczywiście, no bo tu się niestety obawiam, że sędziowie, czy nowi sędziowie mogą się okazać, bo zbyt spolegliwi wobec tych, którzy ich wskazali, no ale takie ryzyko zawsze istnieje. No tak, ale to przekonamy się, jak zaczną orzekać święta posłowie Platformy, a być może Nowoczesnej części spędzą w sali sejmowej. Jak panowie sądzą, jaki będzie finał tego protestu, który się dzieje i tego kryzysu politycznego, który był tydzień temu w jakąś nieoczekiwaną siłą? No myślę, że finał będzie podobny jak finały podobnych sporów rok temu, to znaczy opozycja dążyła świadomie do eskalacji napięcia, takiej prostej bipolaryzacji polskiej polityki. To przynosiło krótkotrwały efekt w postaci mobilizacji własnych wyborców i skoków sondażowych partii opozycyjnych, po czym po kilku tygodniach rzeczywistość sondażowa wracała do normalności i okazało się, że opozycja musi szukać kolejnego wątku. Myślę, że będzie tak samo. I mam wrażenie, że cała ta sytuacja także już samych polityków opozycji przestaje być tak jednoznaczna. Nie będzie do samego protestowania wobec tego, co się działo w miniony weekend, ale jeśli chodzi o sposób podjęcia tego protestu, Platforma była partią rządzącą 8 lat, partią pozycjonującą się jako partia władzy, nazywana przez swoich zwolenników partią mieszczańską. Jej politycy to często są byli ministrowie, marszałkowie Sejmu i tak dalej. I oni w roli odzianych w swetry w nieogrzanej sali przyciemnionej, protestujących. No, to jest zadanie dla młodzieżówki partyjnej, zrobienie jakiegoś happeningu, który zwróci uwagę opinii publicznej na ten problem. Natomiast szczególnie działalność wywodząca się ze środowiska Donalda Tuska, opozycji wewnątrzpartyjnej w Platformie, to jest ewidentnie najaktywniejsza w tym proteście. Tak, to są pani praca, pomaski. Tak, młodych i średnich wiekiem posłów, którzy no, zawdzięczają swoje role w ostatnich latach Donaldowi Tuskowi. Ewie Kopacz powoduje, że i Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru trochę są niewolnikami tej sytuacji. No,
Ja sobie mogę wyobrazić taką sytuację, w której byli ministrowie, ludzie establishmentu muszą się te srebry przebrać i gdzieś tam trwać. Natomiast mam wrażenie, że to się rozmywa. Wszyscy zaczynają zapominać powody tego konfliktu i to się staje po prostu dość groteskowe. Znaczy nie ma gorszej kary dla polityka niż taka, nawet nie śmieszność, bo to jest nawet taka groźba popadnięcia pewne zapomnienie, prawda? Oni tam będą siedzieć i cóż, dokąd? Do 11 stycznia? Jakieś cele formalnie są, ale oczywiście można sobie to rozumieć wyobrazić. Do 11 stycznia jest posiedzenie. No rano, i to można sobie wyobrazić, że zmuszą, prawda, tą większość, jeżeli by tam dotrwali, bo ja w to ciągle do końca nie wierzę, że zmuszą rzeczywiście Kuchcińskiego do zwołania kolejnego posiedzenia w sali królowej, co nie tak się łączy z rozmaitymi niedogodnościami. Ale nie, to się łączy oczywiście ewidentnie z ryzykiem znowu rozmaitych nieprawidłowości, prawda, bo to nie jest rada stosowana do obrad. Czy coś więcej z tego wynika? Czy tu faktycznie są wątpliwości co do głosowania ustawy budżetowej? Czy dla świętego spokoju PiS nie powinien tego głosowania powtórzyć? To nie. Chyba w tej chwili nie jest pod jakimś bardzo silną presją czegoś konkretnego, co mu zagraża. Bo oczywiście... Jakbym był pytany o racje, takie formalne, no to oczywiście to głosowanie było najeżone licznymi nieprawidłowościami. Mówię o głosowaniu na sali kolejnej. Zarazem było odpowiedzią na...